Realizacja zadań statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze to udzielanie pożyczek i dotacji, między innymi na ochronę wód i gospodarkę wodną. Przykładem jest oczyszczalnia ścieków Łącza w Łężycy, oczyszczająca ścieki dla miasta Zielona Góra. Przedsięwzięcie to określono mianem największej komunalnej inwestycji w historii środkowego Nadodrza. Całkowity koszt realizacji inwestycji obejmujący budowę kanału dosyłowego i odprowadzającego ścieki oraz samej oczyszczalni ścieków wyniósł ponad 72 miliony złotych. Wykonanie inwestycji było możliwe m.in. dzięki funduszom unijnym z programu PHARE CBC oraz pożyczkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W grudniu 1998 roku nastąpiło zakończenie rozruchu oczyszczalni i oddanie jej do eksploatacji. Oczyszczalnia przejmuje ścieki z miasta Zielona Góra oraz okolic. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Łącza. Rzeka ta jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Zimna Woda. Jakość wody odbiornika jest systematycznie badana przez Laboratorium Centralnej Oczyszczalni Ścieków Łącza. Oczyszczalnia została zaprojektowana w układzie mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków. Jej przepustowość to 51 225 m3 na dobę. Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni kanałem otwartym, wyposażonym w budowle piętrzące tworzące 5 zbiorników retencyjnych o pojemności łącznej 84 tysiące m3. Kanał dopływowy kończy przelewowa komora separacyjna, gdzie nadmiar ścieków deszczowych odprowadzany jest obejściem technologicznym oczyszczalni. W 2006 roku została zakończona budowa suszarni osadów. To pierwszy etap inwestycji rozbudowy węzła osadowego o instalację suszenia i spalania osadów ściekowych. Pierwszego marca 2007 roku połączono oczyszczalnię ścieków Łącza ze spółką Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja. Po uruchomieniu oczyszczalni spełnione zostały wysokie standardy ochrony środowiska nałożonymi na Polskę przez Unię Europejską, co pozwoliło na skreślenie Zielonej Góry z listy miejsc uznanych przez Komisję Helsińską za najgroźniejsze źródła zanieczyszczeń w regionie bałtyckim. Planowane są dalsze inwestycje w zakresie rozbudowy instalacji oczyszczalni o wydzielone komory fermentacyjne w celu wykorzystania biogazu oraz odzyskiwania energii cieplnej przy wytwarzaniu energii elektrycznej.